Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Damian, witam was w kolejnym odcinku i słuchajcie, nie bez powodu znajduję się pod wieżą Griza, bardzo starą wieżą Griza, ale jeszcze przedtem, zanim wam wszystko opowiem, drodzy przyjaciele, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał i przede wszystkim wpadajcie na Discorda, którego macie w opisie. Słuchajcie, drodzy przyjaciele, nie działa mi F5 jak zawsze, ale do tego się już przyzwyczailiśmy chyba. Jestem w starych Lokarowicach i zgubiłem chłopaków i jest mały problem, ale z racji, że ich zgubiłem, stwierdziłem, że no sobie wykorzystam tutaj tą sytuację i wybierzemy się do kilku miejsc, w których może coś być i po prostu wezmę nasze stare rzeczy, tak to nazwijmy, o tych, o których pamiętam, z starych Lokarowic. Dokładnie tak, drodzy przyjaciele. Słuchajcie, pędzę w jedno bardzo ciekawe miejsce. Jak pamiętacie, nasza historia na Lokarowicach była dosyć mocno przewrotna, ale też mieliśmy bardzo dużo itemów, tak? I w jednym miejscu je chowaliśmy. To miejsce jest po mojej lewej i jest całkowicie rozwalone, więc mam nadzieję, że cokolwiek tam jeszcze się ostało, ale nie pokazywałem wam, drodzy przyjaciele, i Lokar chyba, czy tam Gris u siebie na odcinku też nie pokazywał za bardzo, ale tutaj był mój... Ej, coś mam pod domkiem. Ty, ja coś miałem pod domkiem? Jakieś złoto widziałem? Zaraz to sprawdzimy, bo ja tutaj przyszedłem się obłowić, drodzy przyjaciele, żeby mieć tutaj na koksiki, bo nigdy nie wiadomo, czy coś się nie wydarzy. Zaraz, czy ja nie miałem jakiegoś podziemnego pod domkiem, czy mi się wydaje? Bo widziałem tutaj złoto, ale ja już kompletnie szczerze wam powiem, drodzy przyjaciele, że o właśnie tego nie pamiętam. I nie ukrywam, że chciałbym sobie skosić troszeczkę diamencików, ale czy to nie było przez przypadek od Beacona, którego my tutaj mieliśmy? Nie wiem. Nie mogę sobie przypomnieć, ale oczywiście złoto sobie przede wszystkim, no zdecydowanie, że tak, no przyjaciele, zgarnę, bo złoto mi się zdecydowanie przyda. Tak, zgubiłem chłopaków, wróciłem na stare Lokarowice i przyszedłem je ukraść. O, ja nie mogę, o, ja nie mogę, dobra, no. No słuchajcie, no drodzy przyjaciele, cały ja, tam gdzie ja widzę po prostu złoto, to tam jestem, nie? O, dzień dobry. Ja bym chciał złoto sobie przegarnąć, bym chciał sobie zrobić złote jabłuszka, które, no nigdy nie wiadomo, dużo różnych rzeczy się po prostu działo, które do czegoś mogą się po prostu kiedyś tam przydać. Nie mówię, że się przydadzą, ale mogą się do czegoś przydać. Przezorny, zawsze ubezpieczony człowieczek. Dobra, czekajcie, może nie będę po prostu zgarniał aż tyle tego złota tutaj stąd, tylko sobie pójdę kulturalnie do tego banku, no. No bo w sumie w banku może być więcej złota i może, bo my tam mieliśmy skrytki. Mam nadzieję, że to wszystko jest całe. Drodzy przyjaciele, że coś tutaj się ostało. Tak, zabrałem sobie też międzywymiarową skrzynię. Gwiznąłem ją tam z sali tronowej, chyba tak to się nazywało. Drodzy przyjaciele, zapamiętałem ten bank inaczej. tak bym to nazwał, dosłownie. Gdzieś tu było zejście, ale tu... Dobra, okej, tam jest po prostu rozwalone. Wow, czyżby tutaj wszystko było całe, czyżbym mógł... No i elegancko, drodzy przyjaciele. Mamy... To działa jeszcze? O, chyba nie działa. Czekajcie, może tak będzie działać? Jak to się używało? Dobra, nie pamiętam. A czekajcie, jak pójdę? Ej, tu działa! Ale jedna strona tylko działa, druga się zepsuła chyba. Jest uszkodzona. Kurczę, czyli to oznacza, że ktoś mógł być w skarbcu, tak? Drodzy przyjaciele, tu jest moja skrytka. Idę sobie zobaczyć, bo gdzieś tutaj jeszcze... O, tutaj miał locker. A, okej. Okay. Czyli ta skrytka jest pusta. Superancko, czy my zostaliśmy okradzeni ze swojego własnego banku? Bank miał być nie do podbicia, miał być fortecą, która miała... No po prostu nam trzymać nasze itemy, nie? Ale... Widzę, kurczę, ty, to w mojej skrzynce też nic nie będzie? No nic nie ma. Ale lipa. Kurczę, przyszedłem tutaj okraść bank, a się okazuje, że bank został wcześniej okradziony. Zarąbiście. Ale dobra, zabieram złoto, bo widzę, że złota tutaj
Nie zabrali ci, co tutaj wpadli. A może my zabraliśmy w ogóle te itemy wtedy ze skrytki? Nawet szczerze wam powiem, że nie pamiętam. Ale kurczę, no, złota bym nie zostawił. Złota bym nie zostawił, drodzy przyjaciele, żeby ono sobie po prostu tutaj wcięło i zniknęło. Ile mam tego złota? 51. Bym sobie zrobił tak 10 koksów, tak w razie W. Więc bym potrzebował, no nie, no tak ze półtora staka sobie złota stąd zabiorę i pójdę rozejrzeć się, czy dalej po prostu gdzieś tutaj chłopaków nie ma. No i tak. No to się dobrze zawsze bawię, nie? Ja sobie po prostu wchodzę, sobie pozbieram, pozabieram. Później wy napiszecie w komentarzach, że kurde blacha Sinox, ty mógłbyś tyle nie grać, bo tylko przez te same problemy są. A ja powiem wam, że ja i tak będę grać. Ja po prostu taki zawód mam. Taki zawód mam, że moją pracą jest tą, że biorę, co mi w rączki wpadnie. I tyle, drodzy przyjaciele. Ja sobie biorę takie rzeczy dla własnych korzyści materialnych. Chciałem powiedzieć. O Jezu, ale mnie odkleja dzisiaj. Nie wiem, czy tego nie wypikam. Może to wypikam, może nie. Jak zapomnę, to będziecie słyszeć, co powiedziałem. Dobra, mamy troszeczkę zebrane złota. I teraz to ja nawet nie wiem, gdzie ja mam iść, żeby chłopaków szukać. Tak całkowicie szczerze wam powiem, drodzy przyjaciele. Ja mam po prostu wątpliwości, dlatego może po prostu na nich tutaj poczekam. Albo może... Luker! Grizu! No nie ma ich, drodzy przyjaciele. Nie ma naszych przyjaciół. Zostawili mnie gdzieś. O! O! Nasiona, dzień dobry! Ale nasion nie chcę, ty. A tu co mamy? Tu nic nie ma. Kurczę, no liczę, że znajdę jakieś naprawdę zacne przedmioty. Ale tych zacnych przedmiotów tutaj nigdzie nie ma. A tutaj chyba wcześniej widziałem jakieś drzwiczki, albo mi się wydawało. Nie, no oczywiście, że mi się wydawało. Dobra, nieważne, drodzy przyjaciele, idziemy dalej. Poszukujemy skarbów ukrytych na lokarowicach. Enchant. Puuu! Odczekajcie, mam 25. A, nie mam lapisu i tak, dobra. Więc sobie go zabiorę. Come on! Dobra, mam. Ha. Mam troszeczkę diamentowych bucików. To mi pasuje, będę mógł się targować ze chłopakami i po prostu sobie zarobić. Ja no po prostu im dam, jak będzie im brakować. Ej, tu są jakieś księgi. Drodzy przyjaciele, coś było w tych księgach? Nie, jest pusta. Kurczę, a tu? Może jest coś tu pochowane po tych? Serio, no obrabowali nam całą wioskę wtedy? No nie wiem, no. No mi się wydaje, że my tutaj zostawiliśmy więcej rzeczy. O, tutaj puszczaliśmy dyskietki, pamiętam. Te taśmy, bo mieliśmy fazę z taśmami jakąś tutaj się odbywała. Drodzy przyjaciele, kurde blaszka, no. Ja bym chciał jeszcze jakieś itemy sobie przegarnąć. No bo by się przydało, nie? No w sumie no i tak no nie będziemy tutaj długo siedzieć. To wypadałoby zabrać po prostu te rzeczy, które jakby zostały, nie? I wydaje mi się, że to jest najsensowniejsza opcja tego wszystkiego. No nie wiem, no wy możecie napisać w komentarzach, czy dobrze robię, czy niedobrze robię, ale prawda jest taka, że będę to dalej robić. Nie no, słuchajcie, no hamuję się. No dobra, tutaj mamy wózki. Tutaj mamy jakieś przejście w fazie budowy. A tutaj, o, mam skrzyneczki. Może coś się jeszcze uda po prostu powinąć stąd. Ale nie, no jest, kurczę, blaszka, wszystko pusta. No! O, chulipka! Zła dzielnica, przyjaciele! Dobra, ale ich załatwię tutaj bez problemu. Kurczę, się wystraszyłem. Na początku myślałem, że spadnę i zginę gdzieś. Ale nie, no, oczywiście, ja tutaj twardy zawodnik. Twardy, niemiętki jestem. Dobra, jak żeleczki z Biedroneczki. O kurcze! Idealnie! No ale mam zarąbisty kilo. Dobra, czyli się opłacało. Się opłacało tutaj. Dobra, zrobimy teraz to tak. Siekiera tu. Dobra, po co mi ten miód w ogóle jest potrzebny? Ja tutaj mam
cenniejsze przedmioty do zabrania. Czekajcie, a tu? Ha. Kolejny. Mamy litrę, drodzy przyjaciele, mamy litrę. I mam fajerwerki, mogę latać. Kurczę, jeszcze więcej kilofów. Przecież ja... Zaraz, wezmę sobie tak. Zabiorę sobie kilof ten. Unbreaking 3 sobie połączę i będę mocny. Będę mocny, serio, drodzy przyjaciele. No, dobra. Fortuna 2. A nie mam nigdzie więcej fortuny 2. Dobra, tak sobie biorę. Ze Silk Touchem też sobie zabiorę, bo nigdy nie wiadomo, czy się nie przyda. Tu jest? Dobra. Tu się coś przepalało wcześniej. Zarąbiście. Kurczę, chłopacy, zostawiliście tyle itemów tutaj. No i elegancko, drodzy przyjaciele. To wiecie, co my teraz robimy? Zakładamy elytrę. Bierzemy sobie fajerwerki normalnie w dłoń i lecimy zobaczyć loka robię to z góry w tym momencie. Dobra, zobaczmy, czy jeszcze gdzieś tam jakąś skrzyneczkę znajdziemy. Czy jest gdzieś jakaś skrzyneczka? Czy czegoś my nie zwiedziliśmy, drodzy przyjaciele? Czy tutaj są jakieś skrzyneczki? Tutaj nie ma. Tutaj też nie ma. Ej, ale uważam to za naprawdę mega mocną opcję, że tutaj poszliśmy. Tutaj też wszystko porozwalane, drodzy przyjaciele. Szybkim rzutem robimy sobie przelot. O kurcze. O kurcze! Dobra, nie. Come on. Ja o tym chyba nie wiedziałem. Bynajmniej tego nie pamiętam. O. Co ja znalazłem właśnie w tym momencie? Tu są jakieś księgi, ale to jakieś stare księgi są. Nie będę ich tykać, nie będę ich zabierać. Szkieleta po prostu wyjaśnię. Ale tu była skrzyneczka? Czy mi się wydawało, że była skrzyneczka? Nie było skrzyneczki. To czemu ja tu przyleciałem? Dobra, lecimy dalej stąd. Uff! Dobra, żyję. Udało się przeżyć, więc jest git. No dobra. No to co, no chyba wszystko sprawdzone mamy. Troszeczkę jesteśmy zarobieni, troszeczkę itemków mamy, mamy troszeczkę więcej tych itemów. Nie no, pierwsza klasa, drodzy przyjaciele, pierwsza klasa, nie ma co narzekać. Ja nie narzekam, drodzy przyjaciele, jest naprawdę bardzo ładnie, pięknie i elegancko. Itemki są zebrane, na razie im nie pokażę tych itemków chłopakom, dopiero jak wrócimy na lokarowice, te aktualne, to im pokażę, ej, słuchajcie, chłopacy, no ja tutaj, kurde, się dorobiłem, wariaty, wiecie o co chodzi. I co? I to byłoby na tyle w tym odcinku. Zwiedziliśmy lokarowice, zebraliśmy to, co się udało zebrać tak naprawdę, drodzy przyjaciele. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. O kurde, bloszka, mamy tutaj towarzystwo. Wszędzie mamy towarzystwo, wszędzie się coś dzieje, ja stąd uciekam. Tak więc widzimy się w kolejnym odcinku. Wpadajcie na odcinek do Griza, który jest jutro. Może się znajdziemy, może się nie znajdziemy do tego czasu. I przyjaciele, no, łapka w górę, subik, komentarz. Wpadajcie na Discorda, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się. I kurczę, drogi przyjacielu, nie przeszkadzaj mi, jak się żegnam. No, dokładnie tak. Trzymajcie się i yo!